Cześć, ja jestem Atreus, to jest kolejny odcinek Mass Effecta i będziemy w dzisiejszym odcinku kontynuować tą szaleńczą przygodę po galaktyce. W ostatnim odcinku pokonaliśmy szefa najemników, którzy zabierali ludzi na handel. Jesteśmy teraz w gromadzie Temistału. Lecimy do Aten. Zobaczymy, co tutaj ciekawego się znajdzie. Okej, są na nowo cztery planetki chyba. Na Salamis nic. Na Nauzyce też nic. Na Kirkę mamy badania i mamy gazy. Złoże gazów, także spoko. A na Proteusie? Mamy też złoże gazu, dobra. A jeszcze mam tutaj planetkę. Faros. Insygniaturian, dobra, spoko. To chyba tyle. Chyba tak, dobra. Kolejna gromadka. Knossos. Knossos chyba były gety z tego, co kojarzy. Plantek więcej. Na Archanesie nic. Na Zakrosie też nic. Na Terum coś jest. Ale tu byliśmy już. Tak mi się wydaje. Gdzie byliśmy? No dobra, dobra. Także Artemis stał jest zbadane. Mamy też gromadę lokalną, czyli Układ Słoneczny. Ale skoczymy może sobie tutaj. Do Exodusu. Mamy Asgard i mamy Utopię. Do Utopii. W Utopii 5 planet. Na Zionie z Remfonów Matrixa nic. Eden Prime, o proszę, tutaj był Eden Prime, okej. Okay. Czyli planeta z pierwszej misji. Na Arkadii też nic. Na Nirwanie też nic. Swoją drogą świetny zespół. A na Xanadu też nic. Dobra, mamy zbadane. Lecimy do Asgardu, jest jakaś asteroida. Najpierw Loki. Loki tutaj daleko jest od słoneczka. Tyr. Na Tyrze nic. Mamy Bor. Też nic. Terranowa. Jakaś planetka. A tu mamy asteroidy, która chyba leci na Terranowę. Właśnie, asteroida spada na Terranowę. Także musimy jakąś zatrzymać. Status. Sensory pokazują trzy silniki fuzyjne napędzające asteroidę X-57. Przy obecnym przyspieszeniu asteroida zderzy się z Terranowa za mniej więcej 4 godziny. Analiza. Silniki muszą być wyłączone, by zatrzymać przyspieszenie. Zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem... Odebrałam waszą transmisję. Słyszycie mnie? Znaleźli mnie jeszcze, ale nie mogę długo rozmawiać. Wyłączcie silniki fuzyjne, albo wszyscy zginiemy. Boże, mam nadzieję, że to słyszycie. Mam wrażenie, że to jest taki dodatek mistrza z DLC. Tak mi się wydaje. Dobra, jesteśmy tutaj. Na minimapce mamy sporo do zbadania. Najpierw cofniemy się kawałeczek, tutaj za nami coś jest, jak widzicie, znak zapytania.
musimy uratować planetę Terranowa, bo ktoś włączył silniki i spycha asteroidę na planetę. Takie ciekawostki. Jak zrobić zamach, to konkretnie, nie? Spuścić asteroidę na planetę. Kto by się spodziewał? Mamy zwłoki kogoś. Mendel. Okej. Ktoś go zabił w tył głowy. To jakieś takie jakby znane nam. Tak mi się wydaje. Okej. Teraz tak, tutaj mamy nadajnik. Tutaj mamy jeden silnik. Pewnie będziemy musieli wejść, właśnie, będziemy musieli wejść do silnika i go wyłączyć od środka, tak żeby się do jakaś kawałek dłuższej misji się natrafił. A tam chyba są wieżyczki. Te podesty na wieżyczkę, widzicie? Tak mi się wydaje. I z tego co pamiętam. Dokładnie, mamy wieżyczki. Ktoś jest w tarapatach. Spróbujmy się dojechać na górę. No, podjedziesz pewnie. Widok trochę rozpikselowany, ale nadal fajny. Tak mi się wydaje. Latające kawałki asteroid, inne. Widok na planetę Terranowa. Wieżę transmisyjną jakąś mamy tutaj. Musimy tym razem naprawić. Okej, mamy widoczne bazy jakieś na mapie. Zobaczmy, faktycznie, coś się pojawiło. Mamy stację badawczą 1, stację badawczą 2, mamy stację badawczą 3. Dobra, spadniemy tutaj na dół. Spróbujmy nie zginąć. Z tego co każe, to chyba były miny porozstawiane. Dopiszę sobie tą tutaj na wszelki wypadek i widzę, mamy jakiś ten. Level do rozdania, spoko. Dwa punkciochy. Na szklanie szturmowe, myślę. Wakarian dobija karabinki. Tali, co tu masz, Tali? Co tu masz? Pierwsza pomoc. Ten jak się przylepił do tej ściany. Czy to już się odpali? Ho, 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 ho. Jakieś ciężkie wieżyczki. No już się schowała. Trzeba blisko podjechać, widzę. No chodź. Dobra, jedna padła. Druga też zaraz padnie. Okej, zajmiemy się teraz tą. Nie w kółko? Dobra. Jeszcze tam jedna się odpaliła. Dobra, jeszcze dwie. Pudło. Trafiaj no. Okej. Została nam tamta daleka. Halo? Proszę otworzyć silos numer 3. Dziękuję. Dziękuję. Wbijamy do pierwszego silnika. Próbujemy go wyłączyć. Łach, poleciał.
Zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Sporo szafek, okej. Okay. Jakieś trupy. Wszystkie są puste. No proszę, batarianie. To musi być w dodatku chyba. Batarianie. Chyba nie chcą gadać. Co ja mogę zrobić teraz? Batariańska bestia bojowa. No spoko, fajnie masz wareny. O, już przegrzał mnie. Takie mają zabawki, no dobra. Mamy też poziom. Więcej batariańskich bestii. Przegrzał mnie, no. Niedobrze. Nie ma takiego bicia. Strzelba na blisko to jest to. Karabinek z powrotem. Mobilni są, mobilni na pewno. Właśnie mam czym tutaj rzucić. Dobra. Chyba jeszcze jeden dostanę, ale dwóch, okej. Okay. Albo trzech. Karabiny widmo, chyba się nigdy nie przegrzewają. No wyjłeś! Paciuloku! Pseudo-sniper. Dobra, o! Kto? Coś wybuchło. Dobra, sprawdźmy, są jakieś skrzynki. Dobra, lucik nie jest zły. Ale nie widzę. Także widzę, że baterianie z jakiegoś powodu spychają asteroidy na planetę Terranowa. Ciekawe. Granaty, okej. Okay. I trzy skrzynki? Jedna skrzynka. No dobra. Piąteczki, dobra, biją na górkę. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Chyba jakaś konsolka do wyłączenia będzie silnika. Tutaj pusto, tylko jakieś opony leżą. Także bierzemy do kontrolki drzwi. Mamy sterowanie silnika, mamy też skrzyneczki. Dawaj, dobra. Jedna skrzyneczka, wyłączmy silnik, który musimy zhakować. Jak żeby inaczej. Jakaś Kate. Kim jesteś? Co się dzieje? Nazywam się Kate Bowman. Jestem inżynierem. Byłam w ekipie, która miała za zadanie sprowadzić te asteroidy na Terranowa. No proszę. Wczoraj zostaliśmy zaatakowani przez bataryjańskich ekstremistów. Ukrywam się. Sądzę, że wiedzą, że silnik jest wyłączony. Dlaczego oni to robią? Nie wiem. Ale jeśli ta asteroida nie zostanie spowolniona, miliony ludzi na Terranowa zginą. Jeśli się czegoś dowiem, to... Muszę iść. Powodzenia. Tajemnice. Dobra, jeden silnik wyłączony, są dwa. Bateriany z jakiegoś powodu próbują zrzucić tam asteroidę na ludzi. I musimy się dowiedzieć dlaczego i powstrzymać ich. Typowy dzień... widma. Ratujemy... o. O mój Boże, nie chciałem. Nic ci nie jest? Nawet nie poczułem. Wybacz, nie zauważyłem, że jesteś człowiekiem, aż... Coś się znowu. Raczej kiepski ze mnie żołnierz. Pochrzaniły dialogi z pisanym Wiem, tekstem. Wiem, że się boisz, ale jestem tu, by pomóc. Komandor Shepard, Siły Przymierza. Simon. Simon Atwell. Jestem tu głównym inżynierem. Słuchaj, nie mam czasu. Baterianie odpalili silniki fuzyjne. Trzeba je wyłączyć, zanim przywalimy w Terranowa. Shepard, na dole są 4 miliony ludzi.
dzieci i wnuki. Moja rodzina. Mieszkają w Aronas. Ci ludzie nikomu nic nie zrobili. Wyobraźnia mi szwankuje ostatnio. Co się stanie, jeśli nie zatrzymamy tej skali? Ha! Dowcipnić! X-57 ma 22 km długości, czyli jest dwukrotnie większa niż asteroida, która starła dinozaury z powierzchni Ziemi. To byłoby jak miliony bomb fuzyjnych wybuchających naraz. Miliony! Temperatura wybuchu będzie niewyobrażalna. Tysiące kilometrów dalej ludziom zapalą się ubrania. Globalne pożary. Fala uderzeniowa zrówna z Ziemią wszystko w promieniu setek kilometrów. Terra Nova umrze, Shepard. Nie tylko nasza kolonia. Cała planeta. Nastąpi zmiana klimatu. Masowe wymieranie gatunków. Ekosystem nie odbuduje się przez tysiące lat. A może i przez miliony. Jest jakaś szansa, że wyląduje w oceanie? To byłoby jeszcze gorsze. Wywołałoby potężne tsunami. Miliony ton wody zmieniłoby się w parę. Chmura przykryłaby całą planetę. Wymarłyby wszystkie rośliny, a bez nich umrze cały ekosystem. Marna wizja. Musiałbym sprawdzić, ale proszę uwierz mi, nie byłoby dobrze. To bez sensu, Baterianie to piraci. Kierują się rządzą zysków, terrorystów się nie bawią. Co na tym zyskają? Słyszałem opowieści o nich. Łowcy niewolników trzymają ludzi na farmach niczym zwierzęta. A bandy piratów zrównują kolonie z Ziemią. Dosłownie. Tak, wikingowie, tylko brzydsi. Ale przecież konwencje Cytadeli zabraniają zrzutów asteroid. Nie sądziłem, że Baterianie posuną się do czegoś takiego. Pewnie większość by tego nie zrobiła. Ale ci tutaj to terroryści. Tak, wiem. Ale rozumiesz, wstając rano z łóżka, nie spodziewasz się, że ktoś zrzuci kawał skały na niewinną planetę. Kiedy to się stało, byłeś na powierzchni. Ilu Batarian widziałeś? I gdzie? Wylądowali przy głównej instalacji. Teraz jest zamknięta, zmienili kody dostępu. Nie mam pojęcia, co się dzieje w środku. Widziałem, jak kilku wyruszyło w stronę silników. Nie wiem dokładnie ilu, chyba dość, żeby narobić ci problemów. Wiesz może, kto za tym stoi? Kto im przewodzi? To mogłaby być cenna wskazówka. Dwóch z nich wspominało w rozmowie o jakimś balaku. Brzmiało to tak, jakby to on tu dowodził. Nie podobała im się cała ta operacja, ale ewidentnie bali się tego faceta. I to bali się na tyle, żeby bez gadania wypełniać jego rozkazy. Wszędzie Baterianie, a ja muszę wyłączyć wszystkie trzy silniki. Coś jeszcze muszę wiedzieć? Mieliśmy rozpocząć prace wydobywcze po przybyciu na Terra Nova. Jeden z silników jest obstawiony ładunkami wybuchowymi. Są podłączone do czujników ruchu. Ten twój czołg od razu je uaktywni. Musisz iść na piechotę. Podejdź do nich powoli i nie zbliżaj się za bardzo. Jeśli zrobisz to ostrożnie, powinno się udać. To ty je włączyłeś. Możesz je teraz wyłączyć? Nie, nie stąd. Przy wejściu do budynków z silnikami znajdują się ręczne sterowniki. Stamtąd można rozbroić ładunki. Słuchaj, jedna z ekip pracowała poza terenem, gdy te bydlaki zaatakowały. Martwię się o nich. Baterianie nie znają litości. Widziałem, jak dla zabawy rozbijali hełmy ludziom w próżni. A wareny pożerają trupy, ale nie pogardzą i żywą przekąską. Jakiś pomysł, gdzie mam ich szukać? Przeprowadzali testy sprzętu na obrzeżach. Najłatwiej byłoby podłączyć się do wieży transmisyjnej na powierzchni. Stacje ze sprzętem pokażą się wtedy na twoich sensorach. Poszukam ich, ale najważniejsze są silniki. Masz rację. Najpierw Terra Nova, potem moja ekipa. W głównym ośrodku było kilku inżynierów. Pewnie wszyscy zginęli albo wpadli w łapy Baterian. Skontaktowała się ze mną kobieta imieniem Kate Bowman. Baterianie jeszcze jej nie znaleźli. Katie żyje? Jest jednym z moich najlepszych inżynierów. Zgłosiła się razem ze swoim bratem, Aaronem, jeśli mnie pamięć nie myli. On pracował w ochronie. Mam nadzieję, że nic im się nie stało. A najgorszy scenariusz? Nie możemy zatrzymać asteroidy. Można ewakuować kolonię? Shepard, ta populacja rozwijała się 30 lat. Jestem pewien, że przenoszą ludzi dalej od strefy zderzenia, ale nigdy nie uda im się wydostać z planety więcej niż kilku tysięcy osób. Nie mamy wystarczającej ilości statków. Nikt nie ma. No, może Quarianie.
ale nie sądzę, że znienacka się tu pojawią i zaoferują pomoc. Po co w ogóle ruszaliście to gówno? Plan był taki, żeby wciągnąć asteroidę na orbitę Terra Nova, przeprowadzić prace wydobywcze, a na koniec zrobić z niej podstawowy szkielet stacji orbitalnej. To znacznie tańsze niż wysyłanie wszystkiego z powierzchni planety na orbitę. Minerały, które wydobywamy, prawie pokrywają koszty. Powiedz mi coś o Kate. Bystra i szaleńczo odważna. Mam nadzieję, że dobrze się schowała. Jeśli ją znajdą... Ach, Katie... Nie rób nic głupiego. Lepiej się gdzieś skitraj. Jeśli batarianie wrócą i cię znajdą. Tak właśnie zrobię. No, kitraj się. Powodzenia, Shepard. Boże, taka gra jest stara. Czyli tak, jest to właśnie DLC, jak sprawdzałem tutaj w trakcie rozmowy. Bring Down the Sky. Jest to właśnie pierwszy dodatek DLC do właśnie Mass Effecta 1. Także cóż, zostało nam jeszcze dwa silniki. Plus stacje badawcze. I z tego co widzę na minimapce tutaj u siebie szaleńczej. Tutaj mamy coś ciekawego. Jak właśnie pokazuję nam dodatek z pytania, chyba kolejna stacja na górze, tak mi się wydaje. Także wbijamy. Na szczęście żadnego licznika czasu tutaj nie ma. Także można spokojnie tę asteroidę eksplorować. A jest parę fajnych znajdziek. Na razie przekopiemy się tym cudownym mako na samą górę. No, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Jakieś pomieszczenie. Okej. Okay. Teraz skoczymy do stacji badawczej numer 1. Miu. Zobaczymy co mają ciekawego. Nie lubię tym jeździć, mój Boże. I coś jest. Skrzynka zabezpieczona. Sprawdźmy. Okej. Okay. Jakieś zwłoki. Medigela mam chyba pełny. Tu doktor Himes. Znaleźli mnie. Obojnie. Słyszę ich, jak krążą na zewnątrz. Usiłują znaleźć wejście do środka. Dźwięki wskazują, że przyczepiają coś do drzwi. Jeśli tego nie przeżyję, powiedz mojej rodzinie, że ich kocham. Okej, czyli wysadzili tutaj drzwi. Przykre. Co mam tutaj? Jeszcze mam kolejny silnik. Coś? Nie. Mamy kolejny silnik. Tak jak mówi ten facet, którego niku już nie pamiętam, czy tam niku, Boże, imienia. Są ustawione barierki, których nie przejdziemy naszym mako, musimy tam iść na piechotę. Niemniej kawałek jeszcze można by ewentualnie podjechać. Tam są chyba czujniki, które wysadzają coś w powietrze, tak mi się wydaje. I kolejne wieżyczki oczywiście. Także zapiszemy sobie gry. Mamy oddział, znaczy kolejny poziom, który zrobiliśmy. Także rozdamy go sobie na szybko. Dwa punkciki, zawsze miło. Mamy zdrowie odblokowane. Garus w redukcję. Dalej pierwszą pomoc.
Spoko, spoko. Właśnie, mamy tutaj, jak widzicie, te światełka. No, naokoło bazy. Reagują na ruch dużych pojazdów, także jeśli widzimy Mako, to nas to wypierdzieli w kosmosy. Mówiąc oględnie i pokrótce. Także musimy... O, już strzelają. Urocze powitanie. Uwaga, georadar wykrywa ładunki przeciwpojazdowe. Właśnie. Tutaj mamy za tymi właśnie światełkami ładunki przeciwpojazdowe. Także trzeba wybić najpierw wieżyczki Mako. Dobrze, dobrze. Gin! Oła. Mamy te ładunki. Nikt nie strzela, tak że wbijamy na piechotkę. Starać się ominąć właśnie. O! Mamy kwarię zbliżeniowe, ciekawe. Okej. Wow. Ciężko będzie wyjść. To są ludzie? O Boże. Umrzyj! Oła! Dobra, jeden umarł w końcu. Żołnierz rzucił rakiet. Tam się go nie widać. A widać. Już nie widać. Ha! Nie mam żadnych rakiet. Nie bawimy się tak. Okej. Przedpole oczyszczone. Rozbroimy ładunki. Także będziemy nawiechać Mako. A my mijamy do środka. Okej, ale już tą. Odbijanie tego silnika. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Także zostawcie łapkę w górę, bądź w dół komentarz i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie i cześć!